Słowa wsparcia dla polskich służb mundurowych od tygodni płyną z całego kraju i przybierają różne formy. Niedawno gest solidarności wyrazili uczniowie zespołu szkół nr 7 w Białymborze, a w ubiegły poniedziałek zdecydowały się na to również władze gminy Szczecinek. Wydaliśmy upust naszej solidarności z naszymi funkcjonariuszami, służbami mundurowymi, które funkcjonują na granicy polsko-białoruskiej. I ten wyraz Rada Gminy przyjęła w formie uchwały, taki list, który został włączony w projekt tej uchwały, zostanie przesłany do służb mundurowych na granicy białoruskiej. Mamy tą informację, że nasi mieszkańcy też tam pracują w różnych warunkach, ale tam przebywają i strzegą naszej granicy. Przy okazji wizyty w Urzędzie Gminy naszą uwagę zwróciły paczki, które akurat przywożono do budynku. Jak się okazało, są to podarki od najmłodszych z terenu gminy przeznaczone dla innych, bardzo potrzebujących dzieci. To są paczki, które są przygotowane przez Dzieci Polskie dla dzieci, które potrzebują takiej pomocy w Libanie. Wyszliśmy z założenia, że i dowiedzieliśmy się, zresztą nie tylko z mediów, ale też i z informacji, które krążą wśród osób, które wracają z misji z Libanu, pokojowej misji z Libanu, że tam sytuacja jest naprawdę bardzo dramatyczna. Mieszkańcy nie mogą czerpać wody, nie mają dostępu do prądu, nie mają dostępu do żywności, okrojeni są całkowicie z jakichkolwiek dóbr cywilizacyjnych i dlatego też postanowiliśmy, żeby wesprzeć tych potrzebujących tam, którzy przebywają i mieszkają, żeby się poczuli też na tyle docenieni, że usiłują w własnym kraju doprowadzić do stabilizacji, niekoniecznie emigrując w stronę Białorusi, później gdzieś tutaj na tereny zachodniej Europy. Jak zapewnił nasz rozmówca, w kwestii zbiórek pomocowych to nie było ostatnie słowo gminy Szczecinek. To jest taki zwiastun pierwszy, który przygotowujemy, ponieważ będziemy najprawdopodobniej robili różnego rodzaju inne zbiórki. Zakładamy, że dzisiaj mamy wsparcie dzieci dla dzieci, a później będziemy myśleli o zbiórkach wśród dorosłych. Najważniejsze, żeby się udało nam uruchomić kanał przerzutowy. Jak udało nam się dowiedzieć, za kanał przerzutowy gminnych paczek do Libanu odpowiedzialny będzie Caritas.